Gość dnia Radia Żnin FM to audycja, w której poruszamy ważne tematy dotyczące życia mieszkańców Pałuk. To również ciekawi goście, którzy często w prosty sposób mówią o trudnych sprawach. Rozpoczynamy Środowy Magazyn Gości Dnia. Jarek Brzeski, raz jeszcze dzień dobry, witam słuchaczy na 96 FM i oczywiście na radiozdnia.fm, słuchaj online. A zgodnie z tym, co mówiłem przed chwilą, porozmawiamy na temat powiatowych targów pracy i edukacji w Żninie. To już kolejna edycja, o tym za chwilę powiemy. A na temat targów oczywiście z organizatorami jest z nami koordynator wspomnianych targów, pełniąca obowiązki dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie, Olga Berdysz. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jest także z nami wicestarosta żniński Andrzej Chłont. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, zanim o kolejnej edycji, to najpierw słów kilka o edycji poprzedniej. Słów kilka podsumowania, jeśli chodzi o frekwencję, o liczbę firm, przedstawicieli poszczególnych branż. Jakie były te poprzednie targi? Szanowni Państwo, następnie jedna ważna informacja. Tegoroczne powiatowe targi pracy i edukacji odbędą się 6 kwietnia. W godzinach od 10 do 13 w hali pierwszego LO w Żninie przy ulicy Sienkiewicza. Zanim panie redaktorze powiem troszeczkę o historii, to chciałbym powiedzieć, przytoczyć kilka liczb. Bardzo proszę. Stopa bezrobocia w Polsce jest na poziomie około 8,5%. W województwie kujawsko-pomorskim to jest około 12%, a w powiecie żnińskim kształtuje się obecnie w okolicach 16%. To nas motywuje do tego, żeby jednak te targi pracy organizować i po prostu przedstawiać odpowiednią ofertę. Zaczęliśmy stosunkowo niedawno, bo w 2014 roku zaczęły się te targi, pierwsze targi odbyły się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na ulicy Browarowej. Niestety po 2 latach okazało się, że ta sala już jest za mała. Po prostu tylu było chętnych pracodawców i osób zwiedzających, chcących uzyskać informacje, że musieliśmy przenieść te targi do większej hali przy pierwszym LO. No i z roku na rok zmieniamy również troszeczkę tutaj program. Od zeszłego roku również oprócz targów pracy są również targi edukacji. Ja muszę powiedzieć tak, że w zeszłym roku było około 40 pracodawców na tych targach. Jeśli chodzi o oferty, które przedstawiali tutaj z sobą, to było około 80 ofert pracy na terenie powiatu żnińskiego, czyli takim lokalnym rynku. I tu głównie dotyczyły te oferty takich branż jak mechaniczna, stolarska, gastronomiczna, transportowa. Jednakże były również firmy i agencje pracy tymczasowej, które oferowały pracę w Polsce i poza granicą. I tutaj było ponad 400 ofert pracy właśnie tego typu. Ja muszę powiedzieć tak, że to jest ciekawe, myślę, ciekawe spotkanie w jednym miejscu pracodawców i osób, które poszukują pracy albo chcą zmienić po prostu pracę, chcą coś w swoim życiu tutaj pozmieniać. Myślę, że o tyle to jest interesujące i dla wystawców, czyli pracodawców, jak i dla osób zwiedzających, ponieważ w jednym miejscu wielu pracodawców może przedstawić swoje oferty, swoje oczekiwania, natomiast osoby, które przychodzą i szukają pracy lub chcą ją zmienić, no widzą, jakie muszą mieć kwalifikacje i jakie po prostu tutaj muszą spełnić warunki, aby tą pracę uzyskać. Ja na początku mówiłem o tych stopach bezrobocia i tak dalej. Wydawałoby się, że pracodawcy nie powinni mieć kompletnie problemu u nas z pozyskiwaniem ludzi do pracy. Jednakże tak nie jest
i wychodzimy naprzeciw tutaj ich oczekiwaniom i dlatego organizujemy te targi. Ja tylko chcę powiedzieć, że targi, wstęp w ogóle na te targi jest bezpłatny. I dla pracodawców, i dla osób, które poszukują pracy. Także tutaj to nie jest impreza komercyjna, tak się wyrażę. Warto już teraz o tym mówić, bo do targów jeszcze trochę czasu pozostało. Jeszcze może kolejni wystawcy też się zgłoszą, zwłaszcza, że tak jak pan powiedział, nie pobierana jest opłata za to miejsce, za tą przestrzeń, którą dany pracodawca będzie zajmować. Mówił pan o konieczności organizowania takich targów. Tutaj warto chyba powiedzieć o takim trendzie, że ten rynek pracy nam się bardzo szybko zmienia i ten trend polega na tym, że to pracownik wybiera sobie, gdzie pójdzie do pracy, a nie na odwrót. Kiedyś było tak, że po prostu mieliśmy pracę, tej pracy się trzymaliśmy, a teraz jest na odwrót. Pani dyrektor przytakuje. Zgadzam się jak najbardziej. Jest taki trend, mam rację? Rzeczywiście jest taki trend, obserwujemy go już od kilku lat. Możemy powiedzieć teraz, że funkcjonuje rynek pracodawcy, rynek pracownika. Przepraszam. I to właśnie jest coraz więcej osób chętnych do, jest coraz więcej ofert pracy niż pracowników, którzy mogliby podjąć to zatrudnienie. My również to zaobserwowaliśmy i z myślą właśnie o tych osobach, ale również o pracodawcach, zorganizowaliśmy wspólnie z Powiatem Żnińskim to przedsięwzięcie. Chodzi nam o to, aby celem generalnie tej inicjatywy jest tworzenie nowych miejsc pracy, ale także wypracowanie współpracy między pracodawcami, osobami poszukującymi pracy i również podmiotami edukacyjnymi, które będziemy również gościć na targach pracy i edukacji. Blisko rok już realizowany jest program 500+. Czy ten program dodatkowo skomplikował nam sytuację na rynku pracy, czy wręcz ją poprawił? Bo to jest moja prywatna opinia, ale mogą się Państwo zgodzić lub nie, ale z Pani spostrzeżeń, z wniosków, które Pani może wyciągnąć z takiej codziennej pracy i z tego, że no, to Pani tutaj nadzoruje całość pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie, poprawił się ten rynek pracy, czy pracownicy chętniej korzystają z tych ofert pracy, od kiedy otrzymują 500+? Generalnie mówiąc o programie 500+, trzeba powiedzieć, że Urząd Pracy nie dysponuje żadnym narzędziem, które pozwoliłoby na sprawdzenie, jak wpływa efekt tego programu na sytuację na rynku pracy. Rzeczywiście widzimy, że poprawę na rynku pracy, widzimy, że zmniejsza się liczba osób bezrobotnych, aczkolwiek czy wpływ na to ma udział programu 500+, trudno jest to powiedzieć. Nie ma takiego narzędzia, które mogłoby to zweryfikować. Rzeczywiście pracodawcy potwierdzają często w rozmowach z pośrednikami pracy, ale również osoby bezrobotne komunikują to, że z uwagi na możliwość otrzymania odpowiedniego dofinansowania, świadczenia, nie podejmują zatrudnienia, ale nie jest to w żaden sposób mierzalne. Czy to świadczenie, zapytam inaczej, czy to świadczenie rozleniwia pracowników? Czy doświadczenie rozleniwia? W zależności od osoby, w zależności od charakteru osoby. Są rzeczywiście osoby, które wymigują się od podjęcia pracy, ale nie można generalizować i wrzucać wszystkich do jednego worka. Często na sytuację osób bezrobotnych ma wpływ wiele czynników zewnętrznych, a my jesteśmy właśnie od tego, aby wspierać ich w tej najtrudniejszej sytuacji. Jeśli można, panie redaktorze, to pewnie, że ja można. Też odbiegnę od tematu, ale pan zadał prowokacyjne trochę pytanie o ten 500+. My zauważyliśmy jeden skutek pozytywny, jeden z skutków pozytywnych to taki, że ta strefa biedy na pewno się zmniejszyła i widzimy, że jest zdecydowanie mniej sytuacji związanych z koniecznością umieszczania dzieci z rodzin, nazwijmy to, trudnych, w pieczy zastępczej, czyli do placówek opiekuńczo-wychowawczych, do domów dziecka i tak dalej. Od roku obserwujemy tendencję tutaj, że to się zdecydowanie zmniejsza i tych miejsc zaczynają być wolne miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w pieczy zastępczej. Pani dyrektor, po kwietniu 2016 roku, czy liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie wzrosła? Można powiedzieć, że zmalała. Na koniec stycznia ubiegłego, na koniec lutego tego roku odnotowaliśmy w rejestrach 4195 osób i rzeczywiście
patrząc na ostatni rok, możemy powiedzieć o spadającej liczbie osób bezrobotnych. Oczywiście przekłada się na to sezonowość, bo obserwujemy... Tak jest co roku. Tak jest co roku. Obserwujemy spadek bądź wzrost liczby osób bezrobotnych w zależności od okresu czasu, w którym się dokonują tej rejestracji. Ta fluktuacja, płynność, przechodzenie od rejestracji do momentu wyrejestrowania jest zmienna. Aczkolwiek rzeczywiście sytuacja na rynku pracy ulega poprawie. Funkcjonuje rynek pracownika. Widać zwiększającą się liczbę ofert pracy, ale również jest to związane z napływem mimo wszystko cudzoziemców i przypuszczam, że jest to jeden z czynników, które decydują o tym, że sytuacja wygląda w ten sposób. Jak Państwo oceniają, jako organizatorzy targów pracy i edukacji, pomysł rządu na to, żeby ewidencjonować pracowników ze wschodu? Jest taki pomysł, aby był rejestr pracowników ze wschodu. No, rzeczy dotyczy głównie Ukraińców, bo to o nich głównie rozmawiamy. Jak Państwo oceniają taki pomysł? Pracodawcy już wysuwają głosy krytyczne, że to skomplikuje tą sytuację papierkową, że tak to nazwę. Rzeczywiście jest taki pomysł. Prace nad ustawą są prowadzone w ostatnim czasie. Ale ja uważam, dotychczasowe doświadczenie uczy, że jeśli jest pomysł i jeśli jest projekt ustawy, to PiS ten projekt przegłosuje. Więc rozmawiajmy o tym, co się stanie już niebawem. Tak. Rzeczywiście zakusy są takie, że od 2018 roku zostanie wprowadzone, funkcjonować zaczną przepisy znowelizowanej ustawy. Z tym, że uważam, że na pewno to w pewnym sposób może usprawnić działania związane z rejestracją tychże osób, dlatego że tych osób jest coraz więcej. I póki co, jeśli nie będzie odpowiednich takich przepisów regulujących te zachowania, będzie problem z dokonaniem jakiejś rejestracji i z płynnością, przepływem tychże osób tutaj do naszego kraju. Wróćmy na szczebel lokalny, wróćmy do samych już targów pracy i edukacji, na które serdecznie już teraz słuchaczy zapraszamy. Mówiliśmy o konieczności organizowania takich targów. Pan starosta podawał liczby, podawał stopę bezrobocia w naszym powiecie. Co mamy do zaproponowania tym odbiorcom, tym, którzy przyjdą właśnie na targi pracy i edukacji w Żninie? Ja może o pierwszym elemencie powiem, tym razem nie od pracy, tylko od edukacji. Tak, to trzy strefy, to też ważne. Tak, ja może o jednym elemencie, czyli o edukacji, powiem tak. Te targi, tak jak powiedziałem, są przeznaczone dla osób, które poszukują pracy, chcą zmienić pracę, ale również dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy w tym roku kończą nasze szkoły. I tutaj jakby mogą skorzystać z dwóch stref, czyli mogą zobaczyć, jakie mają potencjalne oferty pracy, gdzie mogliby się zatrudnić ze swoimi kwalifikacjami, a druga sprawa, mogą zapoznać się z ofertą szkół wyższych, policealnych z terenu województwa wielkopolskiego i z kujawsko-pomorskiego. Nie będę wymieniał wszystkich uczelni, bo to nie na tym to, myślę, polega. Ale młodzież warto, sobie... Warto tak, młodzież sobie to znajdzie, bo młodzież jest dziś oblatana w internetach, tak. Dlatego podaję adres targipracy217.pl. Tam znajdziecie te informacje, o których mówi pan starosta. Strefa pracy, strefa edukacji, strefa konsultingu. targipracy217.pl. Tam wszystkie te podmioty, które biorą udział w targach bez trudu znajdziecie. Targipracy217.pl. Tak, i ja jeszcze dodam jedną rzecz, że my po poprzednich targach też robiliśmy ankiety i pytaliśmy się o wrażenia z targów. Nie będę mówił o pozytywach, bo one są oczywiste. Nie po to tutaj przyszedłem, ale reagujemy też na uwagi i propozycje zmian. Na przykład były uwagi do organizatorów, do nas, że jest mało ofert pracy dla kobiet. To jest element, na którym pracujemy i też jakby szukamy pracodawców, żeby te oferty dla kobiet były. Druga sprawa, w zeszłym roku te targi odbyły się 18 maja. Pracodawcy, szkoły wyższe mówią to zły termin. Zły termin za późno, dlatego robimy to 6 kwietnia. Także uczymy się też na doświadczeniach. Przed maturą. Tak jest. I żeby jeszcze młodzież była w szkołach, mogła spokojnie rozważyć pewne kwestie, zanim zacznie zdawać maturę. Pani chciała uzupełnić? Tak.
Generalnie targi w tej formie, jaką Państwu proponujemy, uważam, że są jedną z takich najbardziej przydatnych i ciekawych form prowadzenia otwartego pośrednictwa pracy ze względu na możliwość bezpośredniego kontaktu osób poszukujących pracy i pracodawców. Tegoroczna jakby formuła targów pracy zawiera parę nowych elementów, które moim zdaniem przyciągną i większą grupę osób. Tak jak pan redaktor wspomniał, proponujemy trzy strefy: strefę edukacji, strefę pracy i strefę konsultingu. Strefa pracy, w strefie pracy będą Państwo mogli dowiedzieć się na temat, zdobyć informacje na temat wolnych ofert pracy, które przedstawią zaproszeni przez nas przedsiębiorcy. Wysłaliśmy zaproszenia do przedstawicieli różnych branż, z zakresu branży gastronomicznej, stolarskiej, mechanicznej, opiekuńczej. Będziemy proponować Państwu oferty pracy z województwa kujawsko-pomorskiego, ale również z Poznania, z Gniezna. Do jutra, do 23 marca, jutro upływa termin zgłaszania się pracodawców, którzy chcieliby wystąpić na targach pracy i edukacji. Przypominam, możecie to zrobić, drodzy pracodawcy, bezpłatnie. Jak najbardziej. W strefie konsultingu proponujemy Państwu szerokie spektrum usług. Będą tam doradcy zawodowi obsługujący nasz urząd i Państwo będziecie mogli porozmawiać, skonsultować wiele informacji, przedyskutować wiele informacji z doradcami zawodowymi, którzy podpowiedzą Państwu, jak przygotować prawidłowo dokumenty aplikacyjne, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, w jaki sposób przeprowadzić tą rozmowę z pracodawcami. Osoby, które będą zainteresowane pogłębieniem informacji na temat własnych zainteresowań, a także poznaniem własnych predyspozycji, będą mogły wziąć udział w badaniu, które przeprowadzi wykwalifikowany doradca zawodowy. Jest to badanie z wykorzystaniem kwestionariusza zainteresowań zawodowych. Poza tym... Pani dyrektor, tak? Jeśli jesteśmy już przy tej strefie, jeśli rozmawiamy o tej strefie, warto powiedzieć o warsztatach. Kto może wziąć udział w tych warsztatach i do kiedy trzeba się zgłaszać, o ile w ogóle trzeba się zapisać wcześniej? Mm-hmm. Rzeczywiście proponujemy warsztaty i prelekcje. W warsztatach z zakresu, z tematyki zaplanuj swoją karierę, zdobądź pracę swoich marzeń, będą mogły uczestniczyć osoby zainteresowane kształtowaniem własnych postaw, a także wyborem dalszej ścieżki zawodowej, ale również młodzież. My już współpracujemy z Młodzieżą Szkół Ponadgimnazjalnych, którą zapraszamy do udziału w tych targach pracy. W tych warsztatach będą mogli wziąć wszyscy zainteresowani tą tematyką udział osoby. Prowadzić je będą doradcy zawodowe z Centrum Informacji i Planowania Kariery w Bydgoszczy we współpracy z naszymi doradcami. Trzeba się wcześniej zapisać? Proszę? Trzeba się wcześniej zapisać? Nie trzeba. Wystarczy również zgłosić się do doradców zawodowych w dniu targów. Oprócz warsztatów jeszcze będzie przygotowana dla Państwa prelekcja z zakresu poszukiwania pracy za granicą i ten wykład będzie prowadzić pośrednik pracy EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Zaprosiliśmy również przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień, a także Komendy Powiatowej Policji w Żninie, którzy opowiedzą Państwu o procesie rekrutacyjnym do tych instytucji. Zdobyć będą Państwo mogli również informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej, form zakładania działalności, form opodatkowania, opłacania składki ZUS. I tutaj porad będą udzielać eksperci z Zakładu Usług Społecznych, z Urzędu Skarbowego. Będzie można uzyskać informacje na temat funduszy europejskiej. Do współpracy zaprosiliśmy również przedstawicielkę punktu informacyjnego FS z Inowrocławia. Jest jeszcze jedna nowinka. Na targach pracy będzie możliwość uczestniczenia, przystąpienia i zrobienia sobie sesji fotograficznej. Mało tego, będzie fryzjer, tak? I kosmetyczka. Tak, już o tym mówię. Zaprosiliśmy profesjonalistów, którzy na co dzień zajmują się świadczeniem usług z zakresu właśnie fryzjerstwa, makijażu, ale również i fotografii. Osoby zainteresowane przygotowaniem sobie zdjęcia do CV-ki będą mieli taką okazję. Należy pamiętać, że CV-ka jest to dokument, który przygotowuje nas do efektywnego poszukiwania pracy. To jest taka nasza wizytówka, aczkolwiek samo zdjęcie jest tylko elementem dodatnim. Są tacy, którzy odradzają załączanie zdjęcia. Są i tacy, owszem, aczkolwiek na polskim rynku przyjęło się... Panie starosto, to nie było złośliwe. Mówię zupełnie serio, bo są takie oferty, gdzie to zdjęcie... Ja tego nie powiedziałem. Że to zdjęcie wręcz może zaszkodzić. Rzeczywiście specjaliści doradzają, pani dyrektor przytakuje, że nie zawsze jest to zdjęcie konieczne. Oczywiście, nigdzie nie ma mowy o tym, że jest to wymóg, aczkolwiek... Zdjęcie stanowi taki element dodatkowy, który na pewno zwraca uwagę i przyciąga do aplikacji.
Ja może jeszcze dopowiem to, co mówiła pani Olga Berdysz, że podczas targów są prelekcje prowadzone przez ekspertów i doradców, ale ja myślę, że ważnym elementem są również prelekcje prowadzone przez praktyków, czyli przedsiębiorców. I ja powiem tak, w zeszłym roku na naszych targach takie prelekcje miała pani Patrycja Kowalska, właścicielka kwiaciarni Dreams w Barcinie, pani Wiesława Nowak, właścicielka sklepu Pantofelek w Janowcu Wielkopolskim i pani Aleksandra Wojciechowska, właścicielka salonu pielęgnacji zwierząt w Żninie. I ja myślę, że to są cenne informacje dla tych osób, które poszukują pracy, ewentualnie zastanawiają się nad założeniem własnej działalności gospodarczej, bo to już jest nie teoria, tylko praktyka. Drodzy Państwo, obiecałem słuchaczom, że powiemy o tym, jak przygotować się do targów, co ze sobą zabrać i właśnie jakie informacje wcześniej pozyskać, zanim udamy się na miejsce targów. Proszę Państwa, przygotowując się do targów pracy, należy pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim należy zapoznać się z programem targów. Ten program, tak jak już pan redaktor wspomniał, jest zamieszczony na stronie www.targipracy2017.pl. Warto jest zastanowić się nad tym, czego oczekujemy, z kim chcemy porozmawiać i czego tak naprawdę poszukujemy. Wcześniej również należy zastanowić się, do których i wytypować sobie pracodawców, z którymi chcielibyśmy się spotkać. Skoro wytypujemy już tych pracodawców, warto byłoby również przeczytać parę informacji na temat prowadzonej przez nich działalności. No tak, bo pracodawcy to sprawdzają, odpytują pracownika, co wie o firmie. Tak, jeśli wie niewiele, to szanse na zatrudnienie są nikłe. Tak jest. Jak najbardziej. Idąc na targi pracy, warto wziąć ze sobą dokumenty aplikacyjne. Jeśli Państwo nie będą mieć ich przygotowanych, to służymy pomocą. Nasi doradcy zawodowi chętnie Państwu w tym pomogą i wspólnie przygotujecie odpowiednie dokumenty. Na koniec rozmowy z pracodawcami warto jest zapytać o numer kontaktowy bądź o wizytówkę w celu późniejszego skontaktowania się z pracodawcami. I to chyba co najważniejsze. Trzeba mieć pozytywne nastawienie, żeby udać się w tym właśnie dniu na targi pracy. Generalnie uważam, że czas spędzony na targach pracy można bardzo efektywnie zagospodarować, tym bardziej, że proponujemy Państwu szeroki spektrum usług i wiele ciekawych informacji, wielu pracodawców i interesujące oferty przedstawione przez przedstawicieli placówek edukacyjnych. Jakich ofert pracy podczas tych targów będzie najwięcej? Innymi słowy, jakie sygnały od pracodawców do Państwa jako organizatorów docierają? Kto jest najbardziej poszukiwanym obecnie na rynku pracy? Naszym lokalnym, regionalnym, bo przypominam, że będą oferty pracy zarówno z kujawsko-pomorskiego, jak i z wielkopolskiego. Tak. Ja już wspomniałam wcześniej, że jutro upływa termin zgłaszania, termin składania zgłoszeń ze strony pracodawców. My wysłaliśmy zaproszenia do wielu pracodawców z różnych branż. Na dzień dzisiejszy wiemy, że duże zapotrzebowanie jest, są poszukiwani pracownicy w zawodach takich jak kucharz, kelnerka, kierowcy. Są to prace związane z transportem, ale prace również sezonowe, związane z hotelarstwem i gastronomią. Kto ostatecznie się zgłosi, o tym będziemy wiedzieć już po 31 marca, dlatego że na stronie www.targipracy2017 zostanie zamieszczony katalog wystawców i tam proponuję spojrzeć właśnie w tym terminie jeszcze przed udaniem się na tą imprezę. Do starostwa. Panie starosto, jakie sygnały wpływają? Kto jest najbardziej poszukiwany? Szanowni Państwo, w rozmowach z pracodawcami przewija się temat, że szukają fachowców o określonych kwalifikacjach, umiejących wykonywać konkretny zawód, czynności. I powiem, że pomimo bezrobocia, to pracodawcy mówią, że nie mogą znaleźć odpowiedniej liczby osób o odpowiednich kwalifikacjach. Dlatego też my, myśląc o tej kwestii, w szkołach prowadzonych przez powiat żliński mamy tylko jedno liceum, a reszta to są szkoły techniczne. Mhm. I to, że Ministerstwo Edukacji stawia teraz na szkolnictwo branżowe, to nie jest dla nas nic nowego, ponieważ od wielu lat wprowadzamy nowe zawody w naszych szkołach. Tylko przypomnę, technik budownictwa, informatyk, organizacji reklamy, spedytor, technik architektury krajobrazu,
To są nowe i myślę, że całkiem dobrze przyjęły się te kierunki w naszych szkołach. Ale aby to tych młodych ludzi dobrze wykształcić, to musi być odpowiednia baza, dlatego dużą część środków finansowych pozyskujemy ze środków unijnych i tworzymy pracownie. Bo jeżeli młody człowiek nie będzie miał odpowiednich warunków do nauki, to on wyjdzie po prostu z pewnymi brakami, czego chcielibyśmy tutaj uniknąć. Powiem tylko, że w najbliższym czasie, oprócz tych pracowni, które już stworzyliśmy przez ostatnie lata, w tym roku będziemy tworzyć pracownię rachunkowości, architektury krajobrazu, obrabiarek skrawających numerycznie i specjalne pracownie komputerowe również do nauki języka branżowego. Chcemy, aby nasza młodzież była konkurencyjna i żeby miała odpowiednie tutaj kwalifikacje. Dotknął pan ważnego tematu, bo nie wystarczy mieć zawód, trzeba jeszcze potrafić się porozumieć w języku pracodawcy. Tak. I tu język branżowy. Nie wystarczy znać na przykład języka angielskiego, trzeba znać język angielski branżowy. I powiem tak, Szkoła Zawodowców to jest projekt, który realizujemy razem z Urzędem Marszałkowskim i w tym temacie właśnie realizując ten projekt będą prowadzone odpowiednie zajęcia z uczniami właśnie jeśli chodzi o słownictwo branżowe i tutaj to będzie Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych na ulicy Browarowej. Także działamy w tym temacie. Zresztą teraz granice są płynne, komunikacja jeszcze i tak dalej. Wiele firm zagranicznych otwiera u nas też swoje filie, swoje zakłady. W związku z tym potrzebni są też fachowcy, którzy znają dobrze język obcy. Tak jest. Dotknął pan też ważnego tematu, czyli ta znajomość języka branżowego jako ta dodatkowa, wręcz konieczna umiejętność. Tak samo jak konieczność bardzo sprawnego poruszania się w internecie, korzystania z internetu. To też równie ważne przy poszukiwaniu pracy, ale też podczas wykonywania samej pracy. I tutaj temat ePUAP. Pojawia się nam temat ePUAP. To także jest to miejsce, czyli sieć, gdzie powinniśmy się sprawnie poruszać. Dlaczego warto i czym jest ePUAP? Dlaczego warto go założyć i czym jest ePUAP właśnie? Nazwa może trochę dziwna, ale to jest skrót. Mhm. To jest elektroniczna platforma usług administracji publicznej. Zresztą to nie jest ważna sama nazwa, tylko sens i idea. Temat, który kilka lat się rodzi i się rozwija, czyli odchodzimy od korespondencji papierowej na rzecz elektronicznej. Szanowni Państwo, jest podpis kwalifikowany, elektroniczny, za który trzeba zapłacić, ale niewiele osób wie, że jest również profil zaufany. To jest bezpłatny podpis elektroniczny. Mając profil zaufany, możemy korzystać z wielu usług już, które są w sieci, czyli nie musimy udawać się wcale do urzędu, żeby załatwić sprawę. Jeśli chcemy złożyć deklarację lub sprawdzić pewne rzeczy w ZUS-ie czy w Urzędzie Skarbowym, możemy to zrobić za pomocą profilu zaufanego. Na przykład, czy pracodawca odprowadza za nas składki? Tak jest. Szanowni Państwo, jeżeli utracimy dowód tożsamości, nikomu tego nie życzę oczywiście, możemy to zrobić też elektronicznie, ale możemy złożyć do Urzędu Gminy wniosek o wydanie tego dowodu też drogą elektroniczną. Korzystamy z platformy epuap.gov.pl. Ale aby korzystać z możliwości wysyłania pism i załatwienia spraw w formie elektronicznej, ja tylko powiem jeszcze taką rzecz, że Europejska Karta Ubezpieczeń Zdrowotnych, wyjeżdżamy za granicę, to jest koniecznie. Nie musimy do NFZ-u jeździć, do oddziałów. Zróbmy to przez internet. Sprawy związane z becikowym, świadczenia rodzicielskie, kwestie związane z na przykład zgłaszaniem przydomowej oczyszczalni ścieków, na przykład zgłoszenie zbycia samochodu. To wszystko możemy zrobić. Nie musimy wcale iść do tego wydziału komunikacji, czekać tam w kolejce. Możemy to zrobić z domu, w zaciszu domowym.
Mhm. Mało tego, jeszcze tylko dopowiem, że z możliwości założenia tego profilu zaufanego będzie można skorzystać na targach pracy, ponieważ bardzo też dobrze, proponujemy tak, przedstawiamy taką pani propozycję. Olga, tak. A ja jeszcze dopowiem, że wszystkie urzędy gminy w naszym powiecie, plus starostwo, plus ZUS i Urząd Skarbowy, to są miejsca, gdzie można potwierdzić profil zaufany. Trzeba założyć konto najpierw i udać się potwierdzić swoją tożsamość w urzędzie. Ale szanowni państwo, tu muszę powiedzieć, że rząd też poszedł do przodu, chce nam ułatwić pewne kwestie i namówił banki do zakładania, potwierdzania profilu zaufanego. W banku nasza tożsamość jest potwierdzona i nie wychodząc z domu, możemy założyć sobie profil zaufany w banku, korzystając z kodu autoryzacyjnego, który mamy przy transakcjach bankowych. I tutaj wszystkie wiodące banki, nie chcę tu ich wymieniać, prowadzą już, mają taką możliwość, także zachęcam. Ja powiem państwu tak, ten profil zaufany, co jakiś czas taka akcja pojawia się w telewizji, w internecie, że można z tego korzystać, w radiu właśnie. Ja zachęcam, z tego korzystam również. Ludzie muszą zrozumieć jedną rzecz. Szkoda czasu na chodzenie do urzędów. Czy my widzimy urzędnika, czy go nie widzimy? Naprawdę to nie zależy od tego, czy załatwimy sprawę. Wierzcie mi państwo, choć nieraz są takie przyzwyczajenia, że pani Basia czy Marysia mi podpowie, co tu trzeba zrobić. Można to nawet telefonicznie zrobić. Także zachęcam do korzystania z profilu zaufanego i do wysyłania pism drogą elektroniczną. Są jednak takie sytuacje, kiedy wizyta w urzędzie jest konieczna. Oczywiście, to nie tak, zawsze wszystko możemy załatwić, ale oczywiście przez internet. My zapraszamy jak najbardziej do swojego urzędu. I ostatnie już pytanie. Na ile popularne jest to rozwiązanie? Na ile, ile osób do tej pory przekonało się do ePUAP i założyło ten profil? Mamy takie dane w powiecie żnińskim. Tak. Znaczy ja powiem tak. W starostwie potwierdziło w ostatnich 2 latach około 350 osób. W gminach wiem, że około 1500. Nie mam danych odnośnie ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Ale szanowni państwo, powiem jedną rzecz. Są projekty ustaw, zresztą dzisiaj chyba jest nawet w Sejmie procedowana ustawa, że kierujący pojazdem będzie mógł sprawdzić sobie ilość punktów karnych w internecie za pomocą właśnie profilu zaufanego. I to ja myślę, że takie właśnie elementy, gdzie mieszkaniec tak namacalnie stwierdzi, że to jest dla niego korzystne, on z tego będzie korzystał. I wtedy ten profil zaufany będzie bardziej popularny. Ale ja myślę, że z roku na rok to coraz więcej usług będzie takich praktycznych, z których mieszkańcy będą korzystać. Podobnie jak było z PIT-em, który wysyłamy do internetu, do Urzędu Skarbowego. O co chodzić, jak można wysłać, prawda? Także myślę, że powoli się będziemy do tego przekonywać. Tak jest. Możecie się również rozliczyć z fiskusem przez internet. Przypominam, do końca kwietnia musimy to wszyscy zrobić. Możliwość założenia ePUAP także podczas targów pracy i edukacji w Żninie. Drodzy państwo, czas nam się kończy, więc na zakończenie dzisiejszego spotkania raz jeszcze zaprośmy wszystkich mieszkańców powiatu i województwa do udziału w targach. Serdecznie zapraszamy państwa do udziału w powiatowych targach pracy i edukacji, które, przypomnę, odbędą się już 6 kwietnia 2017 roku w godzinach od 10 do 13 w hali sportowej przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Żninie. Zapraszamy do udziału. Szanowni państwo, ja myślę, że warto, aby pracodawcy przyszli, złożyli swoje oferty, ale również osoby, które zamierzają zmienić swoje plany zawodowe. Warto przyjść, zobaczyć, nie trzeba biegać po firmach, w jednym miejscu można zobaczyć wiele ofert. Panie redaktorze, pozwoli pan, że jeszcze powiem o jednej imprezie targowej. No kwiecień to taki trochę miesiąc, gdzie tego typu imprezy się odbywają. Niedługo gimnazjaliści będą wybierać również swoje szkoły ponadgimnazjalne. 25 kwietnia w tej samej hali sportowej 1 LO będą targi szkolne dla absolwentów gimnazjów, dla gimnazjalistów. Zapraszamy gimnazjalistów, oczywiście ich rodziców, aby przyszli, zobaczyli, wybrali swoją wymarzoną szkołę.
Zapraszamy serdecznie. Raz jeszcze przypominam, 6 kwietnia Targi Pracy i Edukacji. Więcej oczywiście na targipracy2017.pl. Tam szukajcie tych informacji. Olga Berdysz i Andrzej Chłont byli moimi gośćmi. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gość dnia Radia Żnin FM.